patrzeć w to. Ja zawsze i tak patrzę się w to. Ogólnie jest już 6:40. Ja wstałam jakąś godzinę temu. I know. I teraz pomanifestuję sobie przez jakieś 10 minut, bo dawno tego nie robiłam. I no, chciałabym tylko wrócić. Potem zrobię Duolingo i zrobię parę zadań do szkoły, bo w sumie to był jeden z tych głównych powodów, dla których wstałam dzisiaj. No i posiedzę sobie z tym. Kupiłam ostatnio w ramach właśnie mojego kryzysu praktycznie wszystkie nowe produkty do mojej skincare routine. Posprzątałam też cały pokój. Mam lustra, co robię raz na pół roku, więc she is crazy. Skończyłam lekcję właśnie 15 minut wcześniej. Anyways, ogarnęłam się, mam nawet włosy, bo odkąd niestety byłam zmuszona je ściąć, za każdym razem je wyprostuję. I hate it, honestly, I hate it. Stwierdziłam, że skoro jestem w tym tygodniu w domu jeszcze i jakby mam taką możliwość, to po prostu będę mieć włosy, żeby układały mi się naturalnie, tylko wtedy je znoszę. Not really though. Fun fact, kawę zaczęłam pić jakieś 2 lata temu podczas pierwszej kwarantanny. Jakby 2 lata później i tak dużo się zmieniło w zasadzie ogólnie. Miałam 17 lat i byłam taka pełna zapału i energii, i motywacji do nagrywania na YouTubie, bo to jest moje trzecie podejście do nagrywania. Byłam wtedy blondynką, miałam 17 lat i zaczynałam nagrywać na swoim pierwszym kanale na YouTubie. It was fun. I sometimes miss her. She was fun. I no, jak to mówiłam, no 3 razy sztuka. Także here we are. Ja jestem już po lekcjach. Praktycznie wszystkich zostały mi jeszcze, została mi jeszcze jedna lekcja, ale mam teraz długą przerwę, więc mam trochę czasu. Why is it so nasty outside? Więc stwierdziłam, żeby zrobić kawę i zjadłam śniadanie. Jadłam na śniadanie tosty z awokado i pomidorem, które kiedyś zrobiła mi Gabriela i od tego czasu je kocham, także pozdrawiam Gabrielę. Dodam do nich jeszcze oscypek. Moja cera przez aktualnie jedzenie oscypków jest okropna, ale tata był ostatnio zakopanym, przywiózł nam oscypki i no po prostu nie mogę się powstrzymać od ostatniego tygodnia na śniadanie, kolację, jem tylko oscypki. Pomalowałam się w ogóle, ale ciągle noszę te okulary. Nic za bardzo nie widać. Nie wiem, jak wyglądam lepiej. Przez jakieś ostatnie moi sąsiedzi właśnie przyjechali. Przez ostatnie parę dni, w zasadzie nie parę dni, bo powiedzmy z ostatniego jakiegoś czasu, długiego czasu,
średnio parę razy w tygodniu przeżywam kryzys egzystencjonalny. Mówiłam to już na początku filmu prawdopodobnie, ale nie wiem, czy tego nie wytnę, ponieważ rano i to jeszcze pierwszy raz od dawna mówię do kamery, było dziwne. Zwłaszcza, że jakby większość osób mnie w domu spało wtedy i ja nie chciałam je budzić. I to śmieszne w sumie, że kiedy kwarantanna zaczynała, miałam 17 lat i wydawało mi się, że wiem wszystko, że już mam cały plan i mamy 2 lata później i cały czas się patrzę tutaj w podgląd, a pewnie patrzę tutaj. Ostatnio zapisywałam się do załatwiania sprawy w urzędzie. Wydawało mi się, że już do tego przywykłam, bo zapisuję się do lekarza już od jakiegoś czasu. Ale sam fakt, że muszę czekać na tą wizytę jakieś prawie 2 tygodnie, I hate it. No i takie dorastanie w pandemii. Dziwnie, bo w sumie wiele lat tego przypadło, dużo się straciło i wiadomo, że nie chcę teraz o tym wszystkim mówić, bo nie chodzi o to, żeby wszystkich zdołować tym filmem, oczywiście, że nie. Ale jestem w trakcie... Dlaczego to światło cały czas... Pogoda mnie nienawidzi. Okej. Takiego kryzysu. Nazwałam go sobie kryzys egzystencjalny końca lat nastoletnich, końca wieku nastoletniego, ponieważ w tym roku, jak mówiłam, mam 20 lat. It's weird. Kiedyś zawsze, jak byłam młodsza, 16, wydawało mi się już tak dużo. Nie czuję się w ogóle na te 20. I zastanawiam się, czy to przez pandemię, czy jakby ogólnie nie czuję się na 20. To dziwne, zwłaszcza, że kończę szkołę za jakieś 2 miesiące. No w zasadzie za ponad, ale ja mam teraz ostatni tydzień do lekcje zdalne jeszcze. Potem są ferie, więc w zasadzie będzie marzec i to są 2 miesiące i matura. Matura, która zawsze wydawała się taka odległa. I ten kryzys tak we mnie uderza co najmniej parę razy w tygodniu, kiedy myślę, że już mam wszystko zaplanowane, że już wiemy po uczelnię. A potem 2 dni później, czasami nawet ten sam dzień, uderza we mnie myśl, że nie, to jednak jest fatalny pomysł, że jednak nie powinnam robić tak, a tak. Jakby mam jeden cel główny i on się nie zmienia, ale ciężko jest dążyć do pewnych rzeczy. Zwłaszcza jak jest jakby dużo dróg, dużo sposobów, każdy jest inny od poprzedniego. A czasu coraz mniej, także good luck. Ale właśnie dlatego postanowiłam też nie narzucać na siebie takiej presji. W zasadzie to 20 lat, to tak jak mówiłam, wydaje się strasznie dużo. A co to jest? Tak naprawdę ludzie mają 30 lat, są jeszcze bardzo młodzi. I ta taka presja narzucana przez społeczeństwo, przez... dużo też w zasadzie przez social media. Przynajmniej ja tak mam, kiedy widzę ludzi w moim wieku, młodszych, którzy już tyle osiągnęli i mam wrażenie, że zmarnowałam swoje życie do tego momentu co najmniej. Co jakby nie jest prawdą. Just trying my best. W każdym razie ja już skończyłam lekcję, więc teraz zrobię drugie śniadanie. Dodam sobie mleka ryżowego. Ostatnio mam taki vibe na gotowanie, może dlatego, że mam też dużo youtuberek, które gotują. Moja mama potrafi wymyślić coś z niczego, potrafi totalnie skądś wymyślić jedzenie. Uwielbiam ją, ale też z drugiej strony chciałabym poczuć taką odpowiedzialność za siebie. Mieszkanie w domu jest super i naprawdę ja uwielbiam moją rodzinę. Ale z drugiej strony chciałabym... I że... Okej. Okay. Mówię, że już bardzo lubię poniedziałki. Mam mało lekcji. Ale to fun. O, jest bit. Czy moje włosy wyglądają na rudę? Ponieważ ja jakby... miałam blond. To już mówię. Ale zafarbowałam ten blond na brąz. I potem jakoś w listopadzie stwierdziłam, że chciałabym mieć rude włosy. Ale bez rozjaśniania, więc po prostu zafarbowałam na brąz. Taki wypukany trochę już. Runą farbę. I potem dodawałam odżywkę i w zasadzie było całkiem okej. Okay. I zastanawiam się, czy bardziej wygląda jak miała brązowe, czy rude. Ponieważ nagrywałam przez ferię krótki film. I będzie on inspirowany Taylor Swift. I chciałabym jednak do niego mieć rude włosy. Ale jak mówię, nie chcę rozjaśniać, nie chcę już nigdzie mi robić. Beautiful. Amazing. Showstopping. Ok. Mam wrażenie, że mam z tyłu bardzo płaskie włosy. I w ogóle ta kamera. Weird. Anyways. Ostatnio bardzo dużo oglądam YouTube'a, ale w taki pozytywny sposób. W takim w sensie pozytywnym sensie. No, dużo tak inspiruje.
Teraz mam tutaj otwarte parę filmów o studiach, o gap year, o jakichś poradach maturalnych, także myślę, że to sobie obejrzę. Well, that's it for now. Potem mamy angielski. Także no to się pewnie w międzyczasie albo... But guys, zrobię sobie takie tortille. Zero, że muszę się awokado. Ważam je ogólnie. Anyways, that's not the important thing. That's not... Minęło parę godzin, as you can tell. Siłam, nie mam twarzy, dlatego wyglądam gross. Ale mam casting w niedzielę. That's insane. I to wydarzyło się w ciągu... jakiejś ostatniej godziny. I zaraz padnie mi bateria. That's fine. Ten casting podsłał mi w ogóle mój tata, także... acting agents work hard, but... my dad works harder, I guess. To wiecie, to nie są statyści. That's like a real thing. Także... well, I guess that's it for today. Thank you guys for watching. Mówienie tego po polsku jest zawsze dla mnie dziwne. But that's fine. I... well... like, comment, subscribe, shit. Do zobaczenia w następnym filmie. I hope so. Mam nadzieję, że go nagram. See y'all next time, I guess.